Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Jakie dwie podstawowe cechy łączy w sobie rodzic idealny? Ja znam odpowiedź na to pytanie. Jeśli Ty również chcesz się tego dowiedzieć, obejrzyj koniecznie to, co mam Ci do powiedzenia. Nie wyłączaj tego, zanim nie skończę, ponieważ to właśnie na końcu mam dla Ciebie świetną niespodziankę. Rodzic, by zapewnić swojemu dziecku optymalne warunki rozwoju, musi być dla niego ciepły, troskliwy, życzliwy, musi go kochać, ale uwaga, nie wystarczy, że rodzic to czuje. Dzieci nie są jasnowidzami, poza tym, że to czuje, musi również to okazać, na przykład poprzez przytulanie dziecka, poprzez mówienie mu wprost, że jest dla niego ważne, że je kocha, poprzez interesowanie się jego sprawami. To jest absolutna podstawa. Rodzic idealny musi połączyć to ciepło, o którym mówiłem, z byciem osobą stanowczą, zdecydowaną, która wyznacza jasne granice, w obrębie których dziecko może swobodnie eksplorować świat, a także musi być kimś, kto postawi smyka do pionu w momencie, gdy ten zachowa się w sposób absolutnie karygodny czy nieakceptowalny. Wielu rodziców uważa, że te dwa bieguny wzajemnie się wykluczają i najczęściej skupiają się tylko na aspekcie, który mówiłem jako pierwszy. To jest błąd, one wykluczają się jedynie pozornie. Dziecko potrzebuje rodzica, który powie wyraźnie nie, kiedy zajdzie taka potrzeba, który będzie potrafił wyegzekwować postawione przez siebie reguły, ponieważ w ten sposób uczy dziecko, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje świat, który go otacza, co mu wolno, a czego mu nie wolno, co jest dla niego bezpieczne, a co jest dla niego niebezpieczne. Rodzic, który potrafi wyznaczyć jasne granice, daje w ten sposób swojemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, ponieważ właśnie dzięki tym granicom ono jest w stanie lepiej zrozumieć świat, który go otacza. To nie tak, że dziecko, któremu się czegoś zabroni, przestaje nagle kochać swojego tatę albo swoją mamę. Nawet jeśli się popłacze dlatego, że czegoś mu zabroniono albo że musiało zrobić coś, na co nie miało w danej chwili ochoty, to pamiętaj, że nic wielkiego się nie dzieje. Dziecku nie dzieje się w tym momencie żadna krzywda i gwarantuję Ci, że nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu na uczucia, które darzy do Ciebie. Jeśli chcesz rozwijać się jako rodzic, koniecznie zapisz się na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę już w najbliższą niedzielę o godzinie 21. Będę na nim mówił o tym, jakie są najskuteczniejsze, współczesne, rekomendowane przez psychologów metody wychowawcze, a szczególny nacisk położę na to, w jaki sposób zmotywować smyka do pomocy w domu i do słuchania poleceń rodziców. Jeśli interesuje Cię to szkolenie, kliknij teraz w link, który znajduje się na YouTubie tutaj koło mnie, a na Facebooku nad bądź pod tym materiałem. Kliknij w ten link, zostaw tam swoje imię, swój adres e-mail, kliknij przycisk, żeby to wysłać. I w tym momencie ja już dostanę informację, że chcesz wziąć udział w szkoleniu i najpóźniej w dniu tego szkolenia rano wyślę Ci link z zaproszeniem do pokoju konferencyjnego. Jeśli chcesz ode mnie dostawać krótkie filmy z poradami podobne do tego, bądź informacje o webinarze na jakiś inny temat, który odbędzie się kiedyś tam w przyszłości, to również kliknij w jeden z tych linków, zostaw tam swój adres e-mail, znajdziesz się wtedy na mojej liście mailingowej i również dostaniesz taką informację. Jeśli podoba Ci się ten materiał, jeśli uważasz, że wiedza, którą przekazuję, jest cenna, chcesz, żebym kręcił tego więcej, zostaw proszę pod tym jakiś komentarz, może być jakikolwiek. Dzięki temu algorytmy, czy to YouTube'a, czy to Facebooka, pokażą to większej liczbie osób, a ja będę zmotywowany, żeby właśnie kręcić tego więcej w przyszłości. Udostępnij to też proszę na swoim Facebooku, kliknij łapkę w górę. Każda z tych czynności pomoże mi dotrzeć do większej ilości osób. Zapraszam Cię też bardzo serdecznie do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Obok przycisku z subskrypcją znajduje się taki mały dzwoneczek. Jeśli go klikniesz, to wtedy będziesz mieć pewność, że YouTube wyświetli Ci każdy mój nowy film i będziesz na bieżąco, krótko mówiąc, nic Cię nie ominie. Dzięki za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia i widzimy się już w niedzielę o godzinie 21 na webinarze. Cześć!